Witam na kanale Ogrodowe Pejzaże w moim różanym ogrodzie. Dzisiaj chciałabym pokazać trzy sposoby cięcia i prowadzenia róż pnących na przykładzie kilku odmian róż rosnących w moim ogrodzie. Róże pnące przycięłam bardzo wcześnie. Teraz od samego dołu puszczają młode przyrosty i zaczątki nowych pędów. Tutaj na ścianie mam rozpiętą różę Red Flame, posadzoną 3 lata temu. Jest to silnie rosnąca róża o bordowych dużych kwiatach w typie róż herbatnik. Pędy ładnie wyginają się w łuk w formie wachlarza i na całej długości wypuszczają dużą ilość krótkopędów. Ten pierwszy sposób prowadzenia róży pnącej wymaga jednak mocnej podpory. Tutaj wykorzystałam też druty umocowane do ściany, o które zaczepiłam pędy. Róża trzyma się stabilnie. Widać, jak pięknie ruszyły nowe przyrosty. W tym roku zapowiada się bujne kwitnienie. Druga róża to florentyna, która rośnie nieco inaczej. Nie jest wygięta w łuk, a jej pędy idą prawie pionowo. Mimo tego ma masę krótkopędów na całej długości. Jak widać, u nasady wypuszcza młode pędy dzięki temu, że przycięłam ją na końcach i wycięłam większość bocznych rozgałęzień. W ten sposób stymuluję róże do rozkrzewiania. Florentyna rośnie dużo słabiej niż Red Flame, chociaż kwitnie równie efektownie czerwonymi kwiatami w formie czarek. Florentynę można prowadzić przy łukach i innych podporach, nie zajmuje dużo miejsca, warto ją mieć w ogrodzie. Te dwie róże wypełniają prawie całą ścianę. Z roku na rok będzie przybywać nowych pędów i będą świetnie maskować i ozdabiać niespecjalnie ładne miejsce. W ten sposób ściana została zagospodarowana. Bardzo długo nie miałam na nią żadnego pomysłu. Na końcu ściany rośnie trzecia róża brownie. Dużo skromniejsza, mocno przycięta w celu rozkrzewienia. Zostawiłam jeden dłuższy pęd opierający się o ścianę. Róże pnące można ciąć tak, żeby nadać im pożądany kształt. Tutaj na róży Bienvenue widać drugi sposób cięcia piętrowy. Niski parter, wysokie piętro z kilkoma pędami i góra na razie z jednym pędem, ponieważ róża jest bardzo młoda. Na całej długości pędu wypuściła nowe przyrosty. To będą krótkopędy zakończone kwiatami. Bienvenue to dobrze rosnąca róża o pełnych dużych różowych kwiatach i wspaniałym, mocnym zapachu w typie starych róż francuskich, który unosi się daleko w ogrodzie. Róża Giardina daje się podobnie prowadzić, ale ma sztywniejsze pędy i na razie trudno je przyginać. Młode pędy będę oplatać na jodle koreańskiej, to będzie jej naturalna podpora. Wybrałam jej takie miejsce, ponieważ jodła jest już stara i mało atrakcyjna, a róża ją nieco przysłoni. Jodła też na tym skorzysta, bo przy róży będzie miała dodatkową ochronę w postaci oprysku od przędziorka. Już sobie wyobrażam różowe kwiaty giardiny w zestawieniu ze srebrną zielenią igieł. Natomiast róża Schneewalzer jest bardziej giętka. Ma na razie tylko dwa długie pędy rozpięte na świerku Omorika. Jest ona z natury oszczędna w krzewieniu, za to ma przepiękne, duże, kremowe kwiaty w typie róż herbatnych. Można ją także prowadzić jako krzewiastą. Pozostałe pędy róży Schneewalzer przycięłam krótko, żeby pobudzić ją do rozkrzewienia. Będzie miała więcej kwiatów. Tutaj na łuku mam rozpiętą różę Palais Royal zwaną White Eden. Jest to mój trzeci sposób cięcia i prowadzenia róży pnącej. Nadają się do tego tylko te róże, które mają giętkie pędy. Na niedużych kratkach czy pergolach tak upinamy różę, żeby jak najwięcej pędów prowadzić poziomo. Jeżeli któryś nie daje się przygiąć, to wtedy zostawiamy go w pionie, a przyginamy tylko te, które będą z niego wyrastać. W ten sposób mobilizujemy róże do bujnego kwitnienia na całej długości poziomo ułożonego pędu.
Podobnie prowadzę angielską różę pnącą Batrzebę. Wyginam jej młode i elastyczne pędy, prowokując do tworzenia krótkopędów. Batrzeba kwitnie obficie bardzo pachnącymi kwiatami i co najważniejsze, cały sezon wypuszcza młode pędy, dzięki czemu kwitnie bez przerwy. Pędy są początkowo zbyt wiotkie, aby utrzymać ciężkie, pełne kwiaty, dlatego koniecznie należy je przywiązywać do kratki. Wycinam te najcieńsze pędy i zbyt zagęszczone, a w sezonie i tak wypuści całą masę nowych. To jest moja stara róża pnąca Morgan Grus, prowadzona w formie wachlarza. Pozwalają na to sztywne, grube pędy, które same się przyginają. Wystarczy tylko dać im podporę. Róża długo była jednopędowa, ponieważ zagłuszały ją sąsiadujące świerki. Teraz ładnie się rozrosła, chociaż nie wypuściła jeszcze pędów od nasady. Kwitnie jako jedna z najwcześniejszych, dużymi kwiatami w klasycznym stylu, ale pąki ma wyjątkowo piękne. Mimo że rośnie w bardzo ciepłym miejscu, to wegetację zaczyna bardzo późno. Nie ma jeszcze młodych przyrostów. Róża White Rover wypuszcza kilka nowych pędów. Jest raczej wysoką różą krzaczastą, ale formuje ją jako pnącą, opartą o pień drzewa. Będzie dzięki temu widoczna z daleka. Bardzo popularna róża Eden Rose daje się upinać na kratce i będzie stanowić kwitnącą ścianę tuż obok przejścia. Dlatego prowadzę ją w poziomie, aby była cała obsypana kwiatami. W ubiegłym roku bujnie kwitła. Należy do tych mniejszych róż pnących. Można ją też prowadzić jako różę parkową. Młoda róża Violette Parfum o kwiatach w jagodowym kolorze przycięta jest niewysoko i będzie upięta z drugiej strony łuku w towarzystwie białej Palais Royal. Mam nadzieję, że będą stanowić niezłe zestawienie. Mam nadzieję, że udało mi się wszystkich przekonać, że nie ma złego przycinania róż. Tniemy tak, jaki efekt chcemy uzyskać. Ważne, abyśmy się nie bali. One naprawdę tego potrzebują, żeby dobrze rosnąć i pięknie kwitnąć.